Hej, 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 ja was witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w naszej klimatycznej, fabularnej serii Stalkera Lost Alpha. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie udamy się do laboratorium X-18, znaczy mamy tam iść, ale nie wiem, czy nam misje pozwolą, tak więc zobaczymy, co takiego dzisiaj się dzieje. Zobaczymy, co dzisiaj tak naprawdę ciekawego będziemy robić. No i zapraszam oczywiście do oglądania do następnego odcinka Stalkera Lost Alpha. Mam nadzieję, że odcinek oczywiście się spodoba, że zostawicie potem swoją łapkę, subskrypcję albo napiszecie jakiś fajny komentarz, czy to z ciekawostką, czy to jakiś motywacyjny, byle co. Ja zapraszam was do oglądania. Z góry chciałbym jeszcze przeprosić za dwa ostatnie odcinki. Możliwe, że ktoś z was na przykład nie czyta komentarzy, a ja tam wytłumaczyłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc moi drodzy widzowie, dwa ostatnie odcinki musiały być rzucone osobno, 12-minutowy i 22-minutowy. Niestety mój komputer po prostu nie potrafił tego zrenderować, nie potrafił tego połączyć, ponieważ obydwa pliki po prostu ważyły prawie 14 giga, trwały ponad pół godziny. Zadanie nie powiodło się? Jak się nie powiodło? Halo! Znajdź książkę. Aha, dobra, zostałeś demaskowany. Aha, czyli ja jednak musiałem mieć ten kombinezon bandyty, a ja głupi oczywiście poszedłem dosyć szybko do przodu. Dobra, tam jest koleś u góry, tak? Ładnego headshota dostał. Więc moi drodzy widzowie, po prostu mój komputerek nie dał rady sobie zrenderować tego wszystkiego. No i musiałem wam te odcinki wrzucić osobno. Tak więc trochę głupio się czuję z tym błędem, że wyszło to tak, a nie inaczej. Ale serię kontynuujemy i kontynuować będziemy aż do końca, bo naprawdę jestem zadowolony. 2000 wyświetleń to dla mnie naprawdę są super wynik. Tym bardziej, że jest to seria... O, fuck! Przez szybę można strzelać! Skąd ja miałem wiedzieć? Nie wiedziałem, że tutaj aż takie skomplikowane operacje można w Stalkerze robić. Halo? Aj, muszę przeładować. O kurde, ale dostałem. Fuck the shit! Dobra, bo już ginę. Miałem ćwierć życia. Dobra, quick save. Wczytaj. Musimy wczytać. Więc tak po prostu wyglądało, że mój komputer tego nie mógł renderować, no i zostało wrzucone osobno. Dobra, już więcej o tym nie mówię, bo to się zdarzyło, to się zdarzyło. Tak naprawdę przeszłość to przeszłość i tak to wszystko działa, nic z tym tak naprawdę nie zrobicie. My dzisiaj musimy się zająć tym laboratorium. W takim razie wychodzi na to, że będziemy musieli zabić 500 tysięcy bandytów, ponieważ się zdemaskowaliśmy. Dostał heada. Czekaj, czy to są bandyci na pewno? Tak, tak, dobra. Dobra, dostał heada. 8 amunicji, przeładujemy sobie. Broni mamy trochę sporo. Sprzedałem wszystko, co mogłem, ale nic więcej. Niestety pieniędzy nie mieli. A jakoś nie chciało mi się... O kurde, Alżym dostał. Bandaż, bandaż, bandaż. A jakoś nie chciało mi się zawracać przez pół gry tylko po to, żeby sprzedać parę rzeczy, więc... Tu nie ma nikogo. Tam są kolesi jacyś. Kurde, M-kę mają już. To jest monolit, no właśnie, to nie są bandyci. Kurde, ile tutaj rzeczy będzie. Huh. Zapiszemy sobie. Amunicję oczywiście zbieramy, broni aktualnie nie zbieramy. Bo ja wiem, że ta broń, na przykład M-ki są tutaj drogie, wszystko jest w ogóle tutaj drogie, jeśli chodzi o broń. Tylko prawda jest taka, że ja i tak nie chcę jakoś, prawda, sam z siebie zbierać 10 tysięcy rzeczy. No bo też nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, czy jest tutaj coś ciekawego może? Przeładujemy sobie. MK. Wow, on ma o wiele większe obrażenia ma. A to weźmiemy sobie na razie MK. Jakie to jest 5,56 razy 45, tak? Czyli... Która to jest amunicja? 45, 45, 5,45, 5,45, 5,9, 9... Cholera, jakie to jest amunicja? Która to jest amunicja? Wow, wow, wow! Sekunda. Chyba nie mamy więcej tej amunicji po prostu. Tu był koleś. Tu był koleś, tak? Czekajcie, muszę rozładować tą MK, żeby zobaczyć tylko jaka to jest amunicja. Założymy sobie może grozę. To jest 9x39, tak? To jest znowu jeszcze jakaś inna amunicja. 5,56 tutaj widziałem. 5,56 do 45. Mamy bardzo mało tej amunicji. Najwięcej mamy 5,45, no właśnie. No to nie, to zostajemy przy kołachu. Przy kałachu, przy obokanie, tak. Ponieważ to jest 5,35 razy 39. To jest 45, 5,35 razy 39 i 5,35 razy 37. Dobra, bierzemy tą. Przeładujemy sobie i będziemy grać tutaj już bez lunety, bo wydaje mi się, że ta luneta będzie tutaj zbędna. Wow, 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 wow! Kto we mnie strzela? What? Ja gram na średnim poziomie trudności. Jakim cudem ja ginę w 2 sekundy?
Ja rozumiem, że to jest stalker, ale też nie przesadzajmy, no. Halo. Dobra. Nie spodziewałem się, że ktoś od tyłu mnie zajdzie, tak? A więc dobra. Już amunicję sprawdziliśmy, spokojnie. What the f... Co tu się odpierniczyło? Czemu ja wczytałem grę i ten typek tu żył nagle? Dobra, muszę zapisać. To jest 5.45. To musimy wszystko pozbierać. O, o. Czekajcie, ten koleś ma przecież egzoszkielet. Co to do cholery jest? I artefakt. What the fuck? O! Nie! Nie, stalker, please! W tej grze nie chodzi o to, żeby ginąć. Myślałem... Tutaj boty są zbyt mądre, no. Ta gra nie jest trudna. Nie, nie jest trudna, naprawdę. Ja gdzieś tam powiedziałem, że jest trudna, ale nie do końca w tym znaczeniu, tak? Co to się odpiernicza? Wczytuję grę i jacyś dziwnych wrogów mi pokazuje. Tam był typek z egzoszkieletem. Teraz mnie typek zabił 2 sekundy. Teraz mam czarny ekran. Dobra, zginął. Amunicję pierniczyć. Ja się na razie tutaj może skryję, tak? O, jakieś hieny, znaczy psy. Amunicję muszę założyć. Zapiszę sobie gierkę teraz. Muszę pozbierać amunicję tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Amunicję zbieramy, nawet jakbym ja tutaj miał 500 tysięcy razy zginąć. Nowe informacje o schowkach śmieci dla naszych przyjaciół. Ok, zapisujemy grę. No i idziemy. A, tu jest ten typek, który zginął. To zbieramy jeszcze. Dobra, zbieram już wszystko, zapisz. Fuck, no nie mogę przeskoczyć typa. Dobra. Tu trzeba szybko bijać, co nie? Tutaj naprawdę nie ma co. Weźmiemy sobie może obok na ten 5-9 na 30. Kurde, mol. 9 na 30. Ja nie mam 9 na 39. Mam same 19 przecież. No i 18, dobra. Dobra, gramy zwykłym obokanem. Bez celownika. O cholera. Dobra, zginął. Tam jest jeszcze u góry jeden. Kurde, broń się zacięła, no. Wiem, że mam bandaż, ale... Kuźwa, ile on ma życia ten typ? Co tu się odpiercza? A fuck! Ja wiem, że mam apteczkę pod przyciskami, ale ja lubię używać jej tutaj. Co ja w ogóle zrobiłem? Przecież ja tu zginę za chwilę. Ja tu muszę spadać, ja tego typa u góry muszę po prostu... Typa tego u góry muszę po prostu sobie darować. Na serio. M-ki zbi... Ten typek jest w tym, pancerzu wspomaganym. Znaczy w egzoszkielecie, Jezus Maria. Pancerz wspomagany, co ja? Fallouta gram. Artefakt, MK. Nie, to nie było MK, co to jest? Stigzauer, o. Znaczy SGI. I wiecie co? Gdybym ja wiedział, że to tak ma wyglądać, to ja bym do cholerci jasnej, małej, ciasnej wziął ten głupi, bandycki... Cokolwiek bym wziął tak naprawdę. Czekajcie, pod tym jest apteczka. Tak, dobra. Teraz już możemy klikać. Zapiszę sobie, bo tu jest typek. Tam jest jeden, ale on mnie pierniczy. A i wiecie co? Zrobimy sobie tak. Rozładuj. Zagramy jednak z tym. A luneta jest na... Fuck! Luneta jest na tyle mocna, że naprawdę warto zagrać. Potem jest bandaż, okej. Nie chcę na niego wychodzić, bo za chwilę zginę. Weź wszystko. Weź wszystko, zapisz. Jezu, ja tu wszędzie ich słyszę. Tam jest jakiś koleś. O, fajna broń. O, nie, 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 nie! O, fuck! Apteczka! Kurde, granat rzucił!
Artefakt. Co ja tu robię w ogóle? Zapisz. To ci mnie strzela z zewnątrz. Mogę ten artefakt pod... Wow, dwa artefakty znowu. Ten monolit albo mnie baituje na te artefakty, albo nie wiem. Jak można mieć artefakty 2 metry od... pod nogami? Dobra, nie żyję, zapiszę sobie. Dużo amunicji tracę, to jest fakt. Ale... może nie, może tą słabszą amunicję. Wow, co tu się dzieje? Te schowki na razie muszę pierniczyć, ja je sobie kiedyś sam ogarnę. Fuck, nie. Zginął. G36, a apteczka! Bandaż. Spokojnie, ja tego tutaj nie podniosę wszystkiego. Nie, to bym musiał mieć 500 kilo chyba chomikowania. Czemu mają? Oni mają egzoszkielety, no wytłumaczcie mi to. Ja gram 4 godziny w Stalkera, może 5. Nie licząc oczywiście akcji z tym agropromem, tak? Ale to też co innego. Dobra, jaka tu mam broń? Mam G36, który jest 5,56 na 35, czyli ta sama, nie, 30, a Jezu, czyli ta sama amunicja co... Gdzie jest MK? Tutaj, na 45. Więc rozładujemy sobie wszystko, co tylko możliwe. To też jest na 45. To jest strasznie dobra broń, ja jej uwielbiam po prostu. To jest na 5,56. Czyli też ta sama amunicja, rozładujemy sobie to wszystko. Rozładuj. I będziemy raczej grać na G36, ponieważ mamy już 200 amunicji. A to jest naprawdę genialna, przegenialna broń. I naprawdę po prostu warto ją tutaj... 5,56, 45, tak jest, dobra. Dobra, zapisujemy sobie teraz. Klimatycznie o wiele bardziej wolę kałacha, tak? Ale... jako broń, po prostu zakochałem się w dwóch broniach w Stalkerze, w ASV-ku i właśnie dlatego go kupiłem, bo uwielbiam tą broń ze względu na Stalkera. Oraz właśnie w tej G36 ze względu na genialną po prostu lunetę. Zginął. Zapiszemy sobie. Patrzcie jaki cień. Co to? Wow! Ej, ja się w cień zapatrzyłem, halo! Co tu się odpiernicza? Zapiszę sobie. Ja muszę tą misję zrobić, ja tu pierniczę na razie zabijanie tych wszystkich, tak? A, ktoś mi pisze. Słyszę kogoś, ale nie wiem gdzie. Ja muszę amunicję brać. Biorę to. Biorę amunicję od ciebie, dziękuję. Dobra, pusto. Kałach. Dobra. Mało życia, mało apteczek. To nie jest fajne. O, tam ktoś jest. Tylko ja muszę dojść gdzieś tam. Ktoś tu chyba żyje. Ten typek żyje, tak? Ten typek w egzoszkielecie. Nie ma tutaj nikogo, żeby mnie ktoś zabił. Jo, ziomuś. Boom. Boom, nie żyjesz. Amunicję mi dawaj. G36, to muszę sobie rozładować oczywiście. Rozładuj, spoko. A, cholera, jestem rozprzężony. Jednego kałacha mam tutaj obok kana, bez tego to go wyrzucę. Zapiszemy sobie gierkę i idziemy, no bo mamy misję, tak? Muszę coś przekąsić. Dobra, kurde, masz konserwę, chopie. Nie ma tu nikogo? Baterie alkaliczne, wow, sporo tego. Granaty, celownik PSO bierzemy. Granatów nie lubię. Naboje, pięknie, pięknie. Apteczki, o! Tam ktoś był. Tak mi się wydaje, aż sobie zapiszę. Znaleźć informację o X-18, znalazłem, pięknie. Cholera, wojsko zaczęło się sprzątać monoliciarzy z fabryki, spadać tam, to najlepiej szkoły sobie jakieś środy transportu, znajdź samochód. O, ja o to słyszałem od was.
Zapiszemy sobie. Mam mieć jakiś samochód i mam stąd spadać tak szybko, jak to tylko i wyłącznie możliwe. To ty, ale ja tu mam jakąś misję, co jest? Czekajcie. Samochód. O cholera. Co tu się odpier... What the fuck? Gdzie ja mam iść? Oh, what the f... Co tu się... Dajcie mi wczytać. Ja myślę, że to jest tylko jeden i chciałem po prostu tak zraszować, ale to nie jest dobry pomysł. Czemu wyście mi pisali, że samochodem będą dobre jazdy w Dolinie Mroku? No nie wiem czemu, ale chyba już się dowiedziałem. Dzięki. Czekajcie, czy ja to... Nie, dobra, pomyślałem. Idę tędy. Tu chyba nie ma przejść. Cholera. A jeszcze jakaś może top sekret wiadomość nie ma. Tu jest koleś. Tam po lewej chyba też jest koleś. Zapiszemy sobie. A fuck jeszcze! Ile ich tam jest? Ja sobie za chwilę ustawię chyba najmocniejszy poziom, bo ja to nie wytrzymię normalnie. Ja gram tak, żeby tracić jak najmniej amunicji i jak najmniej apteczek. Ale jeśli to tak ma wyglądać... Na pewno jest tutaj jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Mianowicie ja tutaj muszę po prostu wrócić automatycznie. Po te wszystkie rzeczy. Tu jest tyle milionów pieniędzy. No przesada milionów, ale wiecie. Taka metafora, taka. Tu jest tak dużo pieniędzy, że ja pierniczę. O, to się... Czy tu jest wyjście? Nie. Nie mogę przez okno wejść. Tu jest wojsko, które będzie walczyło z monolitem. A ja jestem dosłownie pomiędzy młotem a kowadłem. Mamy ila, mamy AKM-a, mamy AKM-a. Wezmę to. Wiem, że jestem przeciążony, ale na szybko. Rozładuj. Wyrzuć. Zapiszemy sobie. Zapisz grę. Tam jest pojazd. Ja z tego pojazdu muszę skorzystać, choćbym nie wiem, co się działo. Mi tyle rzeczy napisaliście o tym pojeździe, że... Schowki, wszystko będę robił później. Co to jest za złom? Co to za łada jakaś, kurde? What the fuck? Zapisz grę. Ja zapisuję, bo ktoś mi mówi, że tu się dziwnie... Czemu nie mogę wejść? O, o, o! Otworzyły się drzwi, nawet nie wiem jakim cudem. O. Używanie pojazdów. B. Wyłącz, włącz silnik. WASD. Zmień bieg na shifcie. Włącz, wyłącz światła. Klakson. Napraw tanku i otwórz bagażnik. Czemu to nie jedzie? A, silnik trzeba włączyć, dobra. O, zamknąłem drzwi. O, granat już rzucił! Pierniczać! O! A ja tak sobie w głowie myślałem, o czym mi oni gadają o tych autach. To auto się zachowuje jak galareta. To auto się zachowuje tak, jakby to... Wyobraźcie sobie rolki i wyobraźcie sobie, że... zły przykład. Macie rolki, co nie? I oni mają tylko kółka na środku. Teraz sobie wyobraźcie auto, które ma tylko i wyłącznie kółka na środku. On się dokładnie tak zachowuje. Już bym wolał tamtą ładą jechać. Ja nie wiem, co to jest za auto teraz. Też chyba jakaś łada pewnie. Nie mogę skręcać mocno, bo za chwilę się wywalę. F5. Dobra, na shift zmienia się... O! Wow! Czy ja mogę tą misję zrobić na piechotę? Jak zginę to pierwsze, to tak, mogę zrobić to na piechotę. Ale chcę autem zagrać, no... Przytamy tą grę. Dzisiejszy odcinek to będzie jazda autem. Podobno jeszcze BRDM-ką można tutaj jeździć, czyli tym wozem opancerzonym. I mam nadzieję, że tym się jeździ normalnie. Dobra. O! Aha! Jak oni w to strzelą! To praktycznie... Kto w to strzelił w ogóle? Ktoś strzela, ale ja nie wiem skąd. To jest jakaś anomalia? Nie wiem, co tu się dzieje. A, tu jest helikopter.
Cześć, helikopter. A, helikopter może strzelać! Dobrze wiedzieć. Dobra, wczytamy. Więc tak. Albo wychodzę, muszę z auta, muszę wyjść. Bo nie zrobiłem sobie zapisu, zrobiłem tylko jeden. Albo jak najszybciej kliknąć B i uciekać od tego helikoptera. I iść na piechotę, o ile to jest możliwe. Dawaj, 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 dawaj! Nie, 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 nie! The fuck, dobra, idziemy na piechotę. Sorry, ale... No, sami widzicie, nie mogę, no. No, nie mogę po prostu. Kurde, nie. Ja tak bardzo chciałem autem jechać. Kurde, nie. Ja mam nadzieję, że jeszcze auta będą w tej grze. Naprawdę mam nadzieję taką. Dlatego, że to jest śmieszne i głupie, tak, prawda, ale... Kurde, nie, no ja tak bardzo chcę tym autem jechać. Helikopter, dobra. Musimy unikać helikoptera, bo nas zabije. Z tego co widzę, ten helikopter przez całą drogę by nas gonił. No to znaczy tylko jedno, że ja tym autem bym nigdy tam nie dojechał. Chyba, żebym jechał naprawdę szybko. W złym miejscu po prostu quick save'a zrobiłem, co nie? No tak po prostu. Dobra, helikopter we mnie strzela. Muszę się skryć gdzieś. Dobra, kij z tym skryciem się. Po prostu YOLO. Po prostu YOLO robię. Tu jest ten zom... A, strzelają. Dobra, będziemy mnie unikać. O, oh, shit. O! Oh! Kto wymyślił to? Kto to wymyślił w ogóle? Kto wymyślił to auto? I dlaczego ono się niszczy po dwóch strzałach? Ja mogę przed tym helikopterem bez żadnego problemu uciec, tak? Zostaw moje auto! Nie! A mogę tym może jechać? Nie, nie mogę. Jezusicko, co ja zrobiłem? Jeszcze raz, czytamy. Spróbuję jak najszybciej. A jeśli to nie zadziała, to po prostu idę na piechotę. Naprawdę, to już nie będzie miało sensu. Dobra. No, be! Kurde! Dobra, żyjemy. F5! Żyjemy, moi drodzy. Tylko to auto... Dobra, udało się. Tylko chyba muszę zahamować ostro, tak? Jezusiczko, jakie to ma hamulce! To nie ma hamulców. Kto wymyślił model jazdy w tej grze? Ja się cieszę, że tych aut jednak ostatecznie nie dali do normalnej wersji gry. Bo nie wiem, dlaczego mieliby w ogóle coś takiego dodawać. W tych latach istniały już genialne tryby jeżdżenia. Hamuj! Jezu! Czytaj. Ostatnia próba już tym autem. Jak teraz się nie powiedzie, to po prostu idziemy na piechotę. Chciałem później zahamować, bo i tak helikopter by we mnie zaczął strzelać, więc... Dobra, włączamy silnik. Na shift zmienia się bieg. Już chyba mam maksymalny, bo nic się nie dzieje. Dobra, hamujemy teraz. Hamuj! Spokojnie. I teraz za ciężarówkę. Dobrze. Ktoś we mnie strzela. Kij z tym, F5. Zapisałem? F5. Ej, żyjemy. O! Jest taki widok, kurde, jak to auto wygląda, ja pierniczę. Dobra, uciekam stąd. Ej, w ogóle tak, że... Kurde, hamuj, bo się rozwali! O, już myślałem, że wybuchnie. Przejdź na następny poziom, tak. Proszę. Może mnie z auto wywali automatycznie i powie, już nie możesz więcej autami jeździć w tej grze. Nawet bym się cieszył, jeśli mam być szczery. Wczytywanie danych geometrycznych, wczytywanie. Dobra, moi drodzy widzowie, na tym też zakończymy dzisiejszy odcinek, bo chyba już około 25 minut ma. Za chwilę to sprawdzę. Dostać się do mrocznego wąwozu, dostać się do tunelu kolejowego. Ej, artefakty są za mną dwa. Nie, to anomalia chyba jakoś. Szczerze mówiąc, to mi się nawet nie chce już sprawdzać teraz. Ja tym autem wolę jechać po prostu do przodu. Mroczny wąwóz cały muszę przejechać. Wejście do tunelu. No dobra, YOLO. Silnik. Shift, bieg. Już, kurde, bieg szósty wbija ziomuś tą ładą. To jest chyba łada. Poprawcie mnie, bo nie znam takiego auta. Jezusiczko! Nie! Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on się wam oczywiście jak najbardziej podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie. A ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, 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 pa.